Coca-Cola, napój, który zna niemal każdy, symbol kultury popularnej, a dla niektórych nawet sposób na życie. Ale czy na pewno wiesz wszystko o tej kultowej marce? Dziś zabierzemy Was w podróż przez kilka zaskakujących faktów o Coca-Coli, które mogą zmienić Wasze spojrzenie na ten napój. Przygotujcie się na odkrycie tajemnic skrywanych przez najbardziej rozpoznawalne logo na świecie. Zaczynamy! Na początek cofnijmy się do samych początków. W 1886 roku, kiedy farmaceuta John Stead Pemberton stworzył Coca-Colę, nie była ona zwykłym napojem gazowanym, jakim jest dzisiaj. Pemberton reklamował swój wynalazek jako lekarstwo na ból głowy i zmęczenie. Napój zawierał wyciąg z liści koki, które zawierały niewielkie ilości kokainy, oraz kofeinę z orzeszków kola, co miało działać stymulująco na organizm. To właśnie stąd wzięła się nazwa Coca-Cola. W tamtych czasach napoje lecznicze były bardzo popularne, a Coca-Cola była sprzedawana w aptekach jako remedium na różne dolegliwości. Jednak na początku XX wieku firma usunęła kokainę z receptury, zastępując ją zdekokainizowanymi liśćmi koki. Dziś ten skład został zmodyfikowany, nie znajdziecie już w niej wyciągu z koki, ale warto wiedzieć, że przez pierwsze lata swojego istnienia Coca-Cola była traktowana bardziej jako lek niż napój do codziennego spożycia. Przechodząc do kolejnej ciekawostki, receptura Coca-Coli jest jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic handlowych na świecie. Mówi się, że znają tylko kilka osób, a oryginalna receptura jest przechowywana w specjalnym sejfie w Atlancie, w Muzeum World of Coca-Cola. Wyobraźcie sobie, że nawet pracownicy firmy mają dostęp tylko do częściowej listy składników. Legenda głosi, że składniki są podzielone na kilka części i każdy zna tylko fragment całości. To właśnie ta tajemnica, razem z wyjątkowym smakiem, sprawia, że Coca-Cola od dekad pozostaje liderem na rynku napojów gazowanych. Ciekawostką jest też to, że różne kraje mogą produkować Coca-Colę z nieco innymi składnikami, dostosowanymi do lokalnych przepisów i gustów. Na przykład w USA do słodzenia używa się syropu kukurydzianego, a w Europie najczęściej cukru. A czy wiedzieliście, że Coca-Cola była pierwszym napojem gazowanym spożywanym w kosmosie? W 1985 roku NASA we współpracy z Coca-Colą opracowała specjalną puszkę, która pozwoliła astronautom cieszyć się ulubionym napojem nawet na orbicie. W warunkach zerowej grawitacji standardowe puszki nie sprawdziłyby się, dlatego inżynierowie stworzyli specjalny mechanizm dozujący napój w sposób kontrolowany, tak aby nie zagrażał on bezpieczeństwu załogi. Ciekawostką jest fakt, że w tym samym czasie Pepsi również opracowała swoją wersję napoju dla kosmonautów. Ostatecznie oba napoje zostały przetestowane w kosmosie podczas misji STS-51F na pokładzie promu kosmicznego Challenger. Ta kosmiczna puszka Coca-Coli jest teraz częścią historii, zarówno NASA, jak i Coca-Coli. To pokazuje, jak bardzo Coca-Cola stara się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś wielkiego, nawet w przestrzeni kosmicznej. Nie każda decyzja Coca-Coli była jednak trafiona. W 1985 roku firma postanowiła wprowadzić na rynek New Coke, nową wersję swojego napoju, która miała lepiej konkurować z Pepsi. Decyzja ta spotkała się z ogromnym niezadowoleniem konsumentów, którzy nie zaakceptowali zmienionego smaku. Po zaledwie 3 miesiącach Coca-Cola wycofała nową wersję i przywróciła oryginalną formułę, nazywając ją Coca-Cola Classic. Ta zmiana przyniosła ogromne zainteresowanie mediów i konsumentów, a Coca-Cola Classic stała się symbolem powrotu do tradycji. Co ciekawe, decyzja o wprowadzeniu New Coke była odpowiedzią na sukces testów smakowych, które sugerowały, że konsumenci woleli słodszy smak Pepsi. Ten przypadek pokazuje, jak silne jest przywiązanie konsumentów do smaku, który znają i kochają od lat. Coca-Cola to marka globalna, ale ma też swojego wielkiego rywala – Pepsi. Rywalizacja między tymi dwoma gigantami, znana jako wojny kolowe, to jeden z najbardziej zaciętych konfliktów w historii marketingu. W latach 80. Pepsi przeprowadziła Pepsi Challenge, czyli testy smakowe, w których konsumenci mieli wybrać, który napój bardziej im smakuje. Wielu uczestników wybrało Pepsi, co skłoniło Coca-Colę do reakcji i wprowadzenia wspomnianej New Coke. Ta rywalizacja trwa do dziś i jest przykładem klasycznej walki marek.
Każdy z nas ma swoje preferencje, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co tak naprawdę różni te dwa napoje? To temat na kolejny odcinek. Coca-Cola stała się czymś więcej niż tylko napojem. Stała się globalnym symbolem kultury i wolności. W czasie zimnej wojny Coca-Cola była postrzegana jako symbol zachodniego stylu życia. W krajach za żelazną kurtyną, gdzie dostęp do produktów z zachodu był ograniczony, Coca-Cola była traktowana niemal jak towar luksusowy, a jej picie stało się wyrazem buntu przeciwko komunistycznym rządom. W Polsce, jeszcze w czasach PRL, Coca-Cola była synonimem zachodniego świata, a jej pojawienie się na sklepowych półkach było wielkim wydarzeniem. Dziś, mimo że Coca-Cola jest dostępna niemal wszędzie, nadal symbolizuje pewien styl życia, wolność i radość. Na koniec, coś, co może Was zaskoczyć. Popularny wizerunek świętego Mikołaja, jakiego znamy dzisiaj, został spopularyzowany przez Coca-Colę. W latach 30. XX wieku firma rozpoczęła kampanię reklamową, w której Mikołaj był przedstawiany jako starszy, brodaty mężczyzna, ubrany w czerwono-biały strój. Kolory Coca-Coli. Choć ten wizerunek istniał wcześniej, to właśnie kampanie Coca-Coli ugruntowały ten obraz w świadomości milionów ludzi na całym świecie. Wizerunek Mikołaja, stworzony przez ilustratora Hadona Sundbloma w 1931 roku, szybko stał się ikoną świąt Bożego Narodzenia, a Coca-Cola zyskała reputację marki, która potrafi łączyć ludzi w okresie świątecznym. Co ciekawe, w wielu krajach to właśnie reklamy Coca-Coli z Mikołajem zwiastują rozpoczęcie sezonu świątecznego. Coca-Cola to nie tylko napój, to część historii, kultury i tajemnicy. Każdy łyk tego napoju niesie ze sobą nie tylko orzeźwienie, ale także kawałek fascynującej historii, której większość z nas nawet nie zna.